doktor Kamiński, doktor Defiński, doktor Chrapowicki i na bramce Tymochociński i Ściński, tak? A kto mu asykuluje tam? Ja. Ściński, czy tam ktoś przywiezie rano? No ja dopiero przyszedłem. No i co tam jest? Aha. A gdzie, a co jest? Gdzie poszło? Nie wie pani. Aha, na blok. Dziękuję bardzo. Z czwartego piętra wyskoczyła delikatka. Jest na rentgenie. Jest na rentgenie i zaraz ją przywiozę. $29. Bułgar jakiś, czy coś takiego. A skąd? Kowita wyskoczyła z czwartego piętra. Trzeba. No się rozwidlają drogi. Aha, i przyrodę jechał. Na barierę. Ale wypadł z trasy na wierzch? Przewrócił się chyba na dach przez tego postawienia teraz na nogi. To jest ta stara babeńka, tak? 92 lata, tak. Czy krew dla niej jest? Chyba nie ma. Co? Chyba nie ma. U kogo ona leży? Kamińskiego. Pięć Kamińskiego. U Kamińskiego, tak? Do twórcy. A w Tobie leży u pana? Nie. A w to jeszcze ta babcia tam na ostatniej sali. Ostatni, na 11, tak? Prorok ma 92 lata. Panie Żyto! A poza tym spokojnie. Panie Żyto, to lodówki. Złamanie otwarte obu pięt, paraloi obu kości skupowy, złamanie kręgosłupa. Ona kroku nie zrobi. Stan mamy jaki chorych na dzisiaj? Tam jest... Ile tych łóżek jest wolnych po tamtej stronie? Chyba z 8. Po tej stronie też jest chyba 8. Olej, rentgenowskie, proszę, zdjęcie rentgenowskie. Pan Wiśniewski Andrzej, koleżka przyjechała do pana. Zaraz ja proszę, wiesz, że musi być o rentgenowskie, żeby się nie szło. No to dobrze, już idę. Dzień dobry. Proszę bardzo, panie Szczęczek. Panie Radysiu, proszę. Poszukuję prawdopodobnie pana Mirosław Wiśniewicz. Proszę, przywieziony z wypadku. Zaraz jest. Ojej. No, nie był wypadek. Wypadek trudno mi ustalić, gdzie tutaj. Aleja Krakowska, Raszyn. Jak to się stało? Jak to się stało? Skoczyła z czwartego. O, ja się nie pani pytam. Jak to się stało? Nie mów teraz nic. Z którego piętra? Tylko z czwartego. Pan byście już nie mieli, co? Śniadanie pani jadła dzisiaj? Kiepsko. 9/7. Pani jest interwencją osobą. Czy ktoś pani pomagał? Fizycznie? Nie. 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 Fizycznie nie pomagał. Dobrze. Pani chorowała na coś? Oprócz tego, co pani przed chwilą... żółtaczkę miałam. Kiedy jaką to? Żółtaczkę? Zakaźną bardzo dawno. Au. Niech chyba nie męczy. Nie będziemy męczyć. Czy tutaj boli, nie? Boli, tak? Wyżej nie. Wyżej nie. Tutaj. Wyżej nie, tylko sam krzyż. Tutaj boli? Tu. A czy nie macie pogotowia? Jeszcze jest potrzebny nóż, tylko wiertarka i nic więcej. I śrubokę. No tam z tej pusteczki jest wiertarka. To wszystko jest na pół godziny gotowania wszystkiego. Odkręć mi, Tadziu, odkręć mi tlen. Czekaj, jeszcze chwileczkę, pacjentko, nie. Ojej, jak boli. Nóż albo nóż ten dużej. Boli? A to panią boli? Czy nie? O tu! Ojej! Opuścić, proszę. Andrzej, weź z drugiej strony za drugi uchwyt. Ela, ta lampa boczna od nóg, żeby poświecić. Tam w górę. Jest gdzieś? Nie ma, na bloku w ogóle nie ma bocznej. Była tutaj. A tu reflektor nie można od nóg? A tak, to nie, pan ręką zasłoni, pan ręką. Proszę, może nastawić światło. Może światło. Zaraz pytam. Gdzieś weszło. Dobrze, proszę próbować teraz. Powinna być kość. Tak, świeża plazma. Świeża plazma miałam. Dobrze, trzymaj to.
Odłączać? Nie idzie. Docisnąć tylko czaszkę. Jak leci, tak? No dobra, działa, działa, Krzysiu. Dobrze, już jest. Szybko? Jest na sobie powoli. Nie działa znowu. No. Docisnąć kontakt. Jest, już. To mam stać? Tak. Staj na tej. Wsiądź na tej. Znów nie kurz. Docisnąć proszę kontakt. No trzymaj tam, no. To mam siąść? Siedź. No też mówiłam, że siedzę. Jest? Jest. Przyjdź, znów nie ma, no. Jest? No nie ma, no. Jest? Nie ma, no. Nogi razem. Nie wygłupiaj się, no. No ja tutaj jeszcze. No nie wygłupiam się. No kręcie się, tak Boga. Teraz dociśnijcie. Jest. Odłożyć tamte buzi. Nie ma pojęcia. Czarne punkty chyba jest. Spunktować jamy brzuszne. Jest taki zestaw specjalny do nakrycia jamy brzusznej. Nie mogę zobaczyć. Do Italii. Co? Do słonecznej Italii. Pogotowiem lotniczym. Załatwujesz anestezjologów? Do tego nastawienia? Ale ją znieczulą chyba. I przy okazji tą krew tutaj można zetrzeć też. Tą krew można zetrzeć też przy okazji. Tutaj gdzieś tam. Ale to nic jakaś ścierka. Panie doktorze. Proszę usiąść. Słucham. To coś poważnie wygląda, czy nie? Bo święta zapasy. Pamiętaj, ja poważnie wyglądam. Nie, noga. Noga. Nie. Nie. Pan ten czysty gazik, proszę. Proszę. Teraz panu się źle... Jurek! Tam na łóżko. Mężczyzna. Już do góry nogi. Dobrze jest. No to i pan leży, i pan leży. Dobrze już. Dobrze? No coś tu oddychać mówię. Głęboko, oddychać. A kogo pan uderzył tym palcem? Kolega. Panowie. Ojej. A Jezu. Rano moje. A Jezu. Dobrze. O Jezu, kolano moje, ojej, jak mnie kolano. I pod kolanem, dobrze, już, proszę Panie kończy. O Jezu, pod kolanem. Wątką daję. Pan mnie ratuje, Panie doktorze. Pod kolanem, jak nie boli. Czego? Puściło się, Ziuta, czekaj. O Jezu, to. Jak naciągnij, nie naciągnij, o Jezu, jak nie boli. O Jezu. O, już nie będzie boleć, już nie będzie. Teraz mnie nie boli? A mnie i nie. No. Też 280, dyżur za 12. Staweczkę ma pan 17 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Słucham. Dzień dobry, Kwarecki. Jaka tu jest staweczka pana? 17 zł za godzinę wypada. 280 zł. A tutaj jest doktor. 80, dziękuję bardzo. Słucham. Ona ma fajne skóry na szyjach. Ale do tej... Ale zadzwoń do ambulatorium. Do ambulatorium... 87. Tak, o. Do siostry Ani, czy ona ma coś do skóry przyzwoitego. Proszę, ona zdaje na podeszwę. Pani doktor, pani weźmie wolę koderu, bo musi nam coś załatwić.
Ja nie miałam, no co mi znaczy na tym polega? Wiesz, nie chodzi o zredagowanie, po prostu podania do... To nie ma znaczenia. I muszę kobicie pomóc napisać odwołanie, no bo chyba kobieta umiera z nędzy po prostu. Dobrze, ale co ona ma oprócz ślepoty? No ślepotę, no wystarczy. Tylko, tak? No ślepotę i pieniędzy nie ma, no. I nie ma pieniędzy, nie ma za co żyć, no. Staruszka 60 lat, no. 64, no ale ślepo. Tylko to opieka społeczna. Opieka społeczna. Opieka społeczna, no, opieka to chyba. Nie tam opieka, to wiesz co to jest opieka, no. Czasami no przyjdzie, no, czasami nie przyjdzie, wiesz. A jakby nie było, pracowało. Poproszę siostrę. Dobra. Poproszę siostrę. Pani Aniu. Już panie doktorze, słyszymy. Dobra. Jest? Tak, teraz... Ale teraz muszę go wypić w pełni. Nie, chyba nie. Dlaczego nie? Tylko do domu dalszego i puścili go po tej zewnętrznej rewizji. Proszę, czekaj, to jest niedobrze wobec tego. Przepraszam cię. Stoi. Idzie, trochę może w dół poszedł. Ale trzyma już? Już trzyma. Czekaj, zaraz, zaciął w korówkę. To cholera ta poszła, prowadnica. Aha, zaciął się w prowadnicy. Widzisz? Tam jest w kanale, idealnie. W kanale jest, tak? Tak, jest w kanale. Daj do wybicia, prowadnica poszła. Tomczone. Albo daj ten, wybij jak od pinczera. Nie, 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 tylko kanał. Czekaj, czekaj, ja ci pozłapię. O, panie doktorze, o tak. Tadek? Gdzieś te nóżki schował? Nóżki! Co to wymyślisz, tak fantastyczne danie na... To znaczy... Bo tutaj, wiesz, jest tak znakomita kolacja, że nawet cię nie zapraszam. Kaszanka w plastiku. Na ciepło. No dobra, to weź klucz. U pani Krysi, a klucz od pani Krysi ma pani Ela, a pani Ela z nim razem pracuje. Nie rozumiem, dlaczego tak się troszczy o moje nóżki. Jak to? Ale to zjedzie, no, popatrz. Widzisz? No, teraz nic, tylko gipsy do łóżka. To stoi. Ale. To spiralne. Spiralka, tak. To się i tak, za dwa tygodnie zsunie. To się zsunie. To nie utrzyma. Czy idziemy na ten? Na co? Nie, już wiesz, apetyt odszedł. Nie też. A blok, dzwoniłeś? Dzwoniłem. Mieli zamówić krew. No dobra, bo do amputacji jest przecież. A siostry już tam mają przygotowane wszystko? Wszystko przygotowane już jest. Przy takim głębokim oddechu też boli? Nie, teraz w tej chwili nie boli. No tak, oczywiście. Proszę pana. Niech pan sobie siądzie, dobrze? Jeśli pan może. Proszę, proszę, proszę pana koszulkę, tak? Tak, ale ja go zapatrzyłem. Ojej, oczywiście. Zrobimy panu zdjęcie żeberek. Są złamane. No pewno, że tak woli, jakby przyrodny. Zegniemy może. O, widzisz, teraz jest. Danusiu, sterylną watę dajmy. Rękawiczki dla mnie świeże? Ostatnia wata. Jak to ostatnia? Normalnie, no to proszę pożyczyć watę ze szczękówki czy z kąsiu. Nie, twoją piję. To moją, moje już nie ma. To była znaczy twoja kawa.
Kaziu, ktoś cię szukał. Szukała cię tutaj pani, taka starsza. A. Starsza pani, siwa. Siwa, tak. No to znalazłem. Dobra. To jest ciocia pana Konopi. Dawaj kawę, Kaziu, jakąś dobrą. Jest pani bardzo wrażliwa. No, momencik. Jeszcze chwilkę. Ojej. No jest już. Po kłopocie. Proszę pani, teraz z tą karteczką ostatni pokój po lewej stronie. Proszę pójść za drzwi. Pan Wróblewski, Tadeusz. Daj mi kostek trzymać tutaj. Chodzi kim przez lat? Chodzi, to zależy który. Który? No z tych, to i tak. Może, może. Ale. Nie. Ale. Dobra, chodź. Przepraszam cię. Daj mi ten maleńki teraz, maleńki. Skóra, dobra. O, właśnie. O cholera, złamał się. Daj drugi młotek. Danusia. A to ten już, ten idealny, tak? Ty masz na czysto młotek, przygotowany? Dobrze, dajcie. Piękny oka, dajcie. Dajcie, panie doktorze, mam wybijak. Wybijakiem spiję. Dobrze, już. Proszę. Niech pan przytrzyma. Już. Tylko tu mi uciekcie. Nic ci nie ucieknie. Już zaczynają figlować. Co to jest? Perspektywa rana, jak się coś obudzi, taki zmordowany. Perspektywa pójścia do tej przychodni to rozkłada zupełnie. Jako o 12 zawsze zaczynam się zastanawiać, czy zadzwonić, że jestem chory, czy nie. Następnego dnia, no tak? No tak, dopiero później mi przechodzi, jak ja mówię, no pójdę. Ludzie czekają. No. Także ten człowiek nazywa Radoliński Jan. Co ja tam w tą stronę trafił od razu? 89 lat przez końca życia. Dzisiaj do zabiegu jeszcze z rana. Mamy tak, złamanie trójkostkowe. Kowalewska, Melania, Zakopki, ten kot. Szyjka, kot Maria, podudzie. Podudzie i... więc jeśli chodzi o tą chorą z kręgosłupem, jest do natychmiastowego odbarczenia dzisiaj i musimy zrobić laminektomię. Koniecznie zaraz przygotować krew anestezjologów i ją zaraz bierzemy. Polone tak stabilnie, że zostawiliśmy bez gipsu do wygojenia rany i dopóki skontrolujemy rentgenoskop, ewentualnie założymy. Co to znaczy, że zostawiliśmy w ogóle bez gipsu. Kwestia sprawy jest ważna i trudna, czy się uda. Jeżeli się nie uda, to będziemy się bardziej.
Jak panowie się czują, panie Gawroński? Ja się robię troszkę. Już pan siedzi i ćwiczy, tak? Jak pan się czuje? Dobrze. Co? Dobrze się czuję, tylko no bóle mocne w nocy spanie swoje. Tak? Jak się pan czuje? Dobrze. Dobrze, tak? Jak pan się czuje? Dobrze. Co u pani słychać? Pani Jana wygląda, ale panie doktorze, wszystko jest, wszystkie szwy są zdjęte. Zdjęte, tak? U pani Stefanii jak boso, ale w ostrogach, tak? Jak zadowolona?